Proszę pana, jesteśmy w Krynicy. Proszę opowiedzieć w paru zdaniach na temat państwa uzdrowiska. Więc Krynica ma ponad 200-letnie tradycje. Leczymy tutaj głównie wodami mineralnymi i leczniczymi. Najlepszą wodą mineralną w Polsce i pierwszą produkcję tych wód rozpoczęła nasze uzdrowisko w 1908 roku i była to produkcja Kryniczanki. Kolejne wody, które są wodami leczniczymi unikalnymi w skali Europy, można powiedzieć, to woda Zuber, wydobywana z głębokości prawie 1000 metrów, która leczy choroby wrzodowe, dwunastnicy, wątroby, jak również woda Jan i woda Słotwinka, która ma bardzo dużo magnezu i jest zalecana teraz właśnie, kiedy mamy dużo stresów, kiedy pracujemy, wytężony dzień mamy pracy, to właśnie polecamy Słotwinkę jako wodę, która działa uspokajająco i działa antystresowo. A proszę opowiedzieć, ile tysięcy osób właśnie rocznie przyjeżdża do państwa uzdrowiska, mając na uwadze, iż jednak to uzdrowisko jest najbardziej popularne w Polsce? Tak, Krynica jest perłą polskich uzdrowisk. No, przyjeżdża jednorazowo kilka tysięcy osób na leczenie. Kierowani pacjenci są tutaj przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale również przyjeżdżają komercyjnie, żeby sobie poprawić stan zdrowia i wypocząć w Krynicy. Więc to można powiedzieć, że możemy powiedzieć o kilkuset tysiącach ludzi, którzy tutaj nas odwiedzają w krótkim okresie czasu. Stoimy obok właśnie państwa pijalni. Proszę powiedzieć, ile rodzajów wód właśnie oferujecie w tej pijalni? W tej pijalni oferujemy wody Jan, Zuber, Słotwinka, Kryniczanka, Zdrój Główny, jak również wody w następnej pijalni mamy też wodę Józef. I wszystkie te wody służą do leczenia właśnie kuracjuszy, którzy tutaj od ponad 200 lat przyjeżdżają. A proszę właśnie tak również opowiedzieć, gdzie tutaj dokładnie w Krynicy wydobywa się te wody, bo jednak Krynica nie jest takim małym miastem. Tak. Więc tutaj przy pijalni głównej mamy Zdrój Główny, który można zobaczyć, jest on przeszklony i każdy może sobie zobaczyć właśnie, jak wybija to źródło pierwsze, źródło, które było w Krynicy. Następnie na zboczach Góry Parkowej mamy odwierty Zuberów, one też są charakterystyczne, są wieże takie, które widać z daleka i tam na głębokości 1000 metrów stamtąd wydobywamy wody Zuber. W tym roku państwo otrzymaliście nagrodę, między innymi od telewizji MTV24, jak również od naszej telewizji. Proszę powiedzieć, jak odbieracie tę nagrodę? No jest to dla nas wielkie wyróżnienie. Walczymy na rynku z różnymi wodami i zawsze wskazujemy, że nasza woda mineralna Kryniczanka posiada unikalne właściwości, ponieważ jest to woda wysoko zmineralizowana, więc można powiedzieć, że zawiera dużo elementów, dużo mikroelementów leczniczych, takich jak wapń, magnez, potrzebnych naszemu organizmowi w codziennym życiu. Jej spożycie poprawia naszą kondycję fizyczną, poprawia przemiany materii i jest wskazane przez lekarzy picie tej wody.